zaczynałem w roku 97 na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu. Specjalizację robiłem z zakresu zarządzania inżynierii produkcji w przemyśle chemicznym, ale swoją wiedzę też pogłębiałem na studiach MBA. Na początku była to gospodarka narodowa, bankowość i ubezpieczenia, z tego co pamiętam. Chyba już nie ma takiego wydziału. Potem była rachunkowość i zarządzanie, a następnie studia MBA, które ukończyłam w zeszłym roku. Ta szkoła mnie w jakiś sposób ukształtowała. Fajna baza do startu w przyszłość. Bardzo fajna. I potem nawet jeszcze pracując, zaczynając pierwszą pracę, miałam okazję pracować z naukowcami z naszej uczelni przez jakiś czas. Było miłe doświadczenie. Różnorodnie. Bardzo mi się podobało z względów takich, że dawało szansę rozwoju na wielu kierunkach, szczególnie w organizacjach studenckich. To bardzo sobie cenię. Lat cudownych, połączonych i z nauką, i z fajnym życiem towarzyskim. Kontakty, które do dzisiaj mam, przyjaźnię się z ludźmi, z którymi studiowałam. Mogłem wiosną przespacerować się po kampusie i to wszystko tak pachniało i to było takie wspaniałe. Mój charakter, moja osobowość, moje doświadczenia kształtowały się też tutaj i wykuwały tu, więc jakaś cząstka mnie jest na pewno w tych murach, ale i też cząstka tych murów pozostała na zawsze ze mną.